Cześć kochani, zbliżają się pierwsze urodziny mojej Jaśminki. Stąd też pomysł o zrobieniu dzisiejszego filmiku z taką piątką naszych hitów, jeśli chodzi o prezenty urodzinowe na pierwsze urodzinki. I zaczniemy od miejsca piątego na naszej liście. Kilkukrotnie Wam w ogóle mówiłam o tym. To są takie zabawki, które pomagają dziecku raczkować, chodzić, czyli pszczółka, o której gdzieś tutaj filmik Wam wyskoczy dokładny, ale nie tylko są pszczółki, nawet w tym roku Jaśmina na święta dostała takiego pieska. Recenzję Wam niedługo tego pieska też pewno zrobię. Na tym samym miejscu są jeszcze u nas wszystkie pchacze. My mamy taką drewnianą taką żyrafę. To gdzieś Wam też pokazywałam już na jakimś filmie. O Jezu, ojeju, jeju, 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 stój! Na miejscu czwartym znajduje się koń na biegunach. I my wprawdzie takiego konia nie mieliśmy. Mieliśmy bodajże psa na biegunach, ale teraz gdzieś on się, nie wiem, zapodział. Chyba gdzieś jest, nie wiem, w piwnicy, albo gdzieś go wywieźliśmy, bo on zajmował bardzo dużo miejsca. Ale jeśli macie miejsce, to uważam, że dla rocznego dziecka to jest bardzo dobry pomysł. O, jeja, 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 Jaśmina. Torpedujesz tutaj całe wydarzenie. Na miejscu trzecim w moim zestawieniu są zabawki do kąpieli. I dzisiaj Wam pokażę jedną taką zabawkę, którą uważam, że jest takim naszym hitem, bo właściwie chyba Lili ją dostała kilka lat temu i cały czas się i Lili nią bawi, i Róża, i teraz Jaśmina. To jest taki żółwik. Ja Wam chyba kiedyś pokazywałam taki filmik, gdzieś on się tutaj pojawi, o myciu zabawek i tam właśnie występuje ten żółwik, część tego żółwiku, bo on składa się z różnych elementów. Nie wiem, czy tu przy Jaśminie to pokażę. To jest tak, to jest baza takiego żółwika i tutaj do tej bazy doczepiamy o takie elementy. Jaśminka, pokażesz mi, tylko nie zepsuj mi kamery. O, dostawiamy takie nóżki i te nóżki mają takie, zobaczcie, dziurki, więc tutaj można lać wodę, tak? To jest jedna fajna rzecz. I teraz tutaj mamy cztery takie nóżki. Każda nóżka to jest w innym kolorze, więc dziecko uczy się kolorów. A dodatkowo jeszcze dziecko uczy się figur geometrycznych. O, i tutaj mamy te nóżki. O, leci mi wszystko. Zobaczcie, to wygląda tak. Teraz to przykrywamy, Jaśmina, bo gdzieś mi zgubiłaś, o, to przykrywamy taką kurą, o, i to się nam teraz trzyma, zobaczcie, to wygląda następująco. Tu jest firma, to nie muszę mówić, to jest takiej firmy, gdybyście szukali. Mam nadzieję, że to jeszcze sprzedaży. Jezu, kurczę. Sprawdziłam, że jest to w sprzedaży, kosztuje około 50 zł, chyba 50-70 zł. I teraz do tego jeszcze wszystkiego mamy, Jaśmina, też mi, Jaśmina tutaj się bawi już kolejnymi rzeczami, mamy takie oto żółwiki, które się przyczepiają na przystawki i one pryskają wodą, bo tu jest dziurka i możemy tutaj wlać wody, więc mogą pryskać wodą, możemy je tutaj przyczepić sobie, tutaj mamy takie żółwiki. Są cztery, ale ja teraz nawet ich chyba nie znajdę, bo Jaśmina mi... O! Mam trzy, ale jeszcze jest czwarty. To musicie mi uwierzyć na słowo, że jeszcze jest czwarty. To szybko przechodzimy do miejsca drugiego, bo już tutaj dziewczyny się denerwują, które czekają tylko aż ja skończę nagrywanie. Tak, tak, ty się bawisz, dobra, ale miejsce drugie to jest album do zdjęć. Co niektórzy powiedzą, no ale jak to? Album do zdjęć na pierwsze urodziny? No właśnie tak. Super pomysł. Nie wiem, kto to wpadł. Nie wiem, czy to nie mój Grzesiek wpadł na to, żeby właśnie na pierwsze urodziny Lili, żeby był album do zdjęć i później to już tak zostało. Ale ten... dostaliśmy album. A dostaliśmy chyba wtedy nawet też i... jakby, no w ramach tego, no bo może ktoś pomyśleć, że ten taki album to, że to jest za mały prezent,
Więc można do takiego albumu, na przykład taki bon na zrobienie zdjęć, tak, dodać. I mamy tutaj zdjęcia z całych pierwszych urodzin, od samego początku, jakby aż do urodzin, tak? Aż Lili zaczęła nam tutaj, gdzieś tutaj, o, jak zaczęła nam chodzić, pierwsze kroki robić. I ten album dziewczyny wertują, co kilka miesięcy przeglądają. Bardzo mi się to podoba, że mogą sobie oglądać takie zdjęcia. Można im poopowiadać, jak one się zmieniły, pooglądają, co przeżyły. I wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna pamiątka, właśnie zrobić sobie taki album. To co, pokażesz teraz miejsce pierwsze? Jaśmina, pokaż miejsce pierwsze, trzymaj. Co masz na pierwszym miejscu? Pokaż. Pokaż, co masz na pierwszym miejscu. Ta-da! Na pierwszym miejscu są naczynia. I to jakie naczynia? Świetne naczynia, bo jest ich dużo, tak? Tak, dużo naczyń. Mamy tu taki zestaw. To jest firmy Bebe Due, gdyby ktoś szukał. Są one naprawdę super, bo ten zestaw jest duży. I uważam, że to jest naprawdę hit, który sprawdził się nie tylko u nas, ale też u osób, które obdarowywałam naczyniami jako na pierwsze urodziny. To wszyscy są zachwyceni. Jeden zestaw to jest taki, o. Tutaj są zwierzątka wiejskie. O, i tu mamy takie. Jeden talerzyk duży, drugi taki trochę mniejszy. O. I mamy do tego jeszcze miseczkę. Jeszcze mamy sztućce, mamy widelec i łyżkę. I jedyna rzecz, co się zepsuła, to tutaj sztućce zmyło się to. Natomiast te sztućce są używane 4 lata. Więc jak na 4 lata, to mi się wydaje, że nie jest źle. Z talerzykami się nic nie stało. Do tego jeszcze jest w zestawie taki kubeczek. Ale ponieważ moje dzieci akurat piją z czegoś zupełnie innego, to ten kubeczek się nam nie przydał. Polecam szukać zestawów, które mają dużo właśnie tych, tych opcji, tak? Że mają nie jeden talerzyk, tylko że tych talerzy faktycznie jest kilka, czy właśnie, że jest miseczka. Bo to jest w tym zestawie naprawdę to jest super, że tu jest tak dużo tych elementów. Drugi zestaw. Ja nie mogłam znaleźć miseczki. Ja nie wiem, gdzie ta miseczka jest, ale w drugim zestawie są takie, o, takie różne jakieś bakterie. Wiem, że jeszcze jest taki zestaw z chyba leśnymi zwierzątkami. I nie wiem, jak to się stało, że akurat tego zestawu nie mamy jeszcze i mam nadzieję, że tym razem to nadrobimy i że ten zestaw też u nas będzie. Podsumowując, naprawdę uważam, że jeśli chodzi o talerze, to mogę tutaj powiedzieć, że to jest moim zdaniem hit hitów na pierwsze urodziny, bo każdy rodzic coś takiego w pewnym momencie podejrzewam, że będzie potrzebował. Jeśli nie macie pieniędzy tyle, żeby kupić, bo ten zestaw trochę kosztuje, tam coś koło chyba 100. Jeśli chcecie kupić coś prostszego, to może na przykład jakiś kubek. Albo same sztućce. Ja ostatnią dziewczyną kupowałam sztućce, o widzicie. O, to wam w jakimś innym filmie pokażę. To dziewczyny dostały, bo już są trochę starsze. I te sztućce są takie troszeczkę dla mniejszych dzieci, one są malutkie. Natomiast dla starszych, no to wydaje mi się, że właśnie te sztućce powinny być troszeczkę już większe. Poza tym w tych sztućcach pojawia się już wtedy, w tych, co ja teraz kupiłam, pojawił się nóż, więc dziewczyny mogą też coś tam kroić. No dobra, bo tu już dziewczyny stoją i tylko czekają. Mama, już skończ! Mama, już skończ! To co? Robimy papa? Polecamy te rzeczy? To co, już się nie możesz doczekać swoich prezentów urodzinowych? Co ty dostaniesz? Podejrzewam, że część z tej listy się pokryje z tymi prezentami. Część może będzie oczywiście nowych rzeczy. Jeśli chcecie, to zrobię wam filmik o tych prezentach, które dostała Jaśminka niedługo. Tak? Tak? Jak chcecie, to będzie taki filmik. A my co, żegnamy się? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!